Bokolandia to dziwna kraina, która lubi się chować na drzewie. Gdzie się kończy, a gdzie się zaczyna, nie wiem. Doradcy nie ma. Zaczekaj, wiedziorku. Asystentki też nie ma. Ale wody też nie ma. Brak wody oznacza, że wody nie ma. A to oznacza, że albo się woda pokaże, albo nie. Jeżeli się pokaże, to będzie, dopóki jej nie zabraknie. A jeżeli się nie pokaże, to jej nie będzie. Kto to jest? Co to za straszne stworzenia? Nie. Myślę, że to turydlaki. Turydlaki? Ojej, to znaczy, że co? Że turyści, ale niegrzeczni. Wiem, co trzeba. Trzeba ich poprosić uprzejmie, żeby oddali naszą wodę i żeby sobie stąd poszli. Żeby nie hałasowali i nie kopcili. Tylko, że proszę ciebie, to ich poprosi Bulwer. Bulwer jest największy. Ja nigdy nie próbowałem. Nie wiem, czy potrafię. Nie wiesz, czy potrafisz, póki nie spróbujesz. No spróbuj ty, wiedziorku. Wyglądasz najpoważniej. Masz brodę, będziemy z tobą. Szanowne turydlaki. Szanowne turydlaki. W imieniu Bukolandii prosimy, jeżeli można, odrobinę ciszej. Prosimy też o niekopcenie, ponieważ kopcenie. Moja miseczka. Zabrali moją miseczkę. To nic, Bulwer. Pobawią się i oddadzą. Moja żmija. Wylewają naszą wodę. Ojej, moja norka. Bardzo przepraszam, ale te brudy leją się do mojej norki. Uważaj, zębulo! Wypuśćcie mnie, proszę! Przecież nic wam nie zrobiłam! Zębulo, idę ci na pomoc! Jej nie pomożesz, a tylko sobie zaszkodzisz. Ojej,